Yamaha MT-09, tak zwany tracer. Co do zrobienia? Bardzo brzydki dźwięk jest z układu rozrządu. Po odpaleniu, po chwili i tam po lekkiej przegazówce daje po uszach takie charakterystyczne brzęczenie. Co wiadomo, o co chodzi tutaj akurat. Był problem również z tymi napinaczami. No cóż, wygadałem, że napinacze. Ponieważ zupełnie zmienił się ich numer. Nie do kupienia jest sam napinacz, jest po prostu taki zestaw teraz. Tam składający się z kilku elementów. Napinacz znajduje się tutaj. Co więcej, jakiś tam olej w silniku, przy okazji luzy zaworowe, filtr powietrza, taki ogólny, można powiedzieć, przegląd, bodajże jeszcze płyn hamulcowy. No więc co? Zaczynam od tego, co zawsze. Zdemontuję plastiki. Jeden, drugi, z drugiej strony zbiornik, tutaj te małe, wszystko rozbieram. Jakiś tutaj widzę, mamy taki mały gmol, taką jakby osłonkę silnika, też do demontażu, no bo tutaj ta pokrywa, trzeba ją ściągnąć. Też widzę takie mocne zapocenie tutaj w koło, w lewo oleju, korek dokręcony, czyli pewnie o-ring też tam strajkuje pomału pod wlewem. Już zaczyna się tutaj wszystko świecić, łapać kurz. Tak jak mówiłem, działam z tematem. W tym czasie kamera do prądu i coś tam pokażę po drodze, jak wygląda cały zestaw, ile tam luzów zaworowych, ile zaworów do poprawy i czy coś tam więcej znajdę ciekawego lub też nie. 2 minuty później, wszystko rozebrane, luzy zaworowe pomierzone. Jak mnie pamięć nie myli, tylko 2 wydechy do poprawy. Co do łańcucha, jeszcze bez rozbierania, grubszego, bez rozkręcania, w miejscu, gdzie mamy napięcie tylko między jednym kołem a wałkiem rozrządu, a dość sporo, ten łańcuch odchodzi, można by śmiało odciągnąć, a i tu wszystko jest luźne. A więc raz łańcuch, a dwa pewnie ślizgi. Więc wleci pakiecik. Bez większego wysiłku mógłbym ten ślizg ściągnąć pewnie. Widać, wszystko jest luźne. Tutaj, gdzie mamy napinacz, jak to wygląda. A tutaj w miarę, ale też troszkę odchodzi. Ale jest dużo bardziej napięty niż w miejscu, gdzie napinacza nie ma. No więc ściągam mostki do wymiany, te 2 płytki. I przyglądnę się, jak wygląda. Jak wyglądają te ślizgi. No i wszystko tam, co być powinno. Myjcie, czyszczenie i złożenie wszystkiego w całość. Przyrząd zwany lampką. O. Później myjcie, czyszczenie, złożenie wszystkiego w całość. Rozbierany był, jest tam silikon, przyklejona uszczelka, aby przy montażu nikomu nie spadła. Tutaj również pójdzie nowa uszczelka, to chyba została stara, tak. No i co, tak jak mówiłem, wracam za chwil, kilka. No i dobra, przygotowane wszystko, przygotowane ślizgi, przygotowane uszczelki, napinacz. Tu jest co, łańcuch, ślizg górny, tu jest ślizg jeden, tam jest ślizg drugi. Jest wszystko. Co do ślizgów starych. Nie widać. No już dość dobrze wyrzeźbiony, to raz. A dwa, że tak patrzę, co ten łańcuch krzywo szedł po tym ślizgu. No ale tak widać ma być. Ślizg ten na pokrywie w oleju również wyrzeźbiony. Co do napinacza, faktycznie różnią się troszkę. I tak jak mówimy, jest tutaj cały zestaw. Tutaj ta uszczelka, śruba. Tutaj też taka inna uszczelka, której w ogóle w starym napinaczu nie ma. Ona wchodzi tutaj w ten rowek, a później tak jest uszczelniane jeszcze w górę uszczelką, gdyż tu mamy kanał olejowy do napięcia, ten otwór. Troszkę się to różni, czyli jakiś tam faktycznie problem z tymi napinaczami był. Dobra, pomyte, poczyszczone, mostki, wałki, wszystko. Wszystko jest, wałki wyglądają na pozór takie samo, ten z tym tutaj pierścieniem jest wałkiem wydechowym. To tak jaka ciekawostka, jeśli ktoś tam coś kiedyś robił. Też pomyte. Dobra, to na razie na bok. Gdzieś mam lampkę. Tutaj cały pakiet fantów. Gdzie jest lampka? A jest na stole, na magnesie. Tutaj też poczyszczone. No jedyne co tam oleju jeszcze poleciało z góry. Cóż dalej? Składam to wszystko w całość. I będzie odpalenie i kontrola, czy coś się uspokoiło, czy niewiele.
Składam, jak widać wałki już na miejscu. Jedna rzecz, i to zaraz pokażę, mnie zainteresowała, ponieważ były w tym pudełeczku z napinaczem elementy, których, że tak powiem, nie bardzo wiedziałem, gdzie włożyć. Jakaś taka podkładka, śruba z dziurką, taka jakby tam, powiedzmy, odciśnienie oleju, coś tam by się miało zmienić. A to oczywiście ściągę otworzyłem w postaci znanego portalu z częściami do Yamahy. Dobra, to mamy nasmarowane wszystkie. No nie będę ukrywał, ja mam sklep, wiadomo. I tak sobie patrzę. I te elementy... Sekunda. Dobra, jestem. Ściąga otworzona i tak. Elementy, które mnie, że tak powiem, zastanawiały, do czego by to było. Taka tulejka. Śruba z otworem. I tutaj gdzieś jeszcze jest do tego podkładka. W pudełku, o jest. I tak sobie myślę, patrzę. Co i jak, żeby to skręcić, żeby to miało ręce i nogi. A mianowicie do pokrywy zaworów. Nie wiem, jaki by to miało cel. Coś pewnie ze zwiększeniem ciśnienia, pewnie przez śrubę. A nie pewnie, a na pewno przez śrubę idzie jakiś... No nic innego jak ciśnienie oleju. I przez ten uszczelkę, która jest okrągła w pokrywie, później idzie ta, powiedzmy, tulejka, podkładka i śruba ta z otworem. No takie to rozwiązanie, czyli faktycznie był problem z tymi napinaczami i jest wprowadzona zupełnie inna zmiana. Co do napinacza też pokażę, jak wygląda, stary i nowy. Śruby na razie w kąt. Jest zupełnie inny, jeśli nie jeszcze w pudełku, no, we woreczku, no to nic. Jest wyższy, jeśli chodzi o ten element. I tu mamy miejsce na ten uszczelniacz, czyli odcinamy zupełnie... komorę olejową między jedną a drugą uszczelką, jest tylko do zasilania napinacza i przez to właśnie jest pewnie ta zmiana, że te ciśnienie oleju przez ten otwór jest, myślę, że zwiększone. No takie to historie. Czasem trzeba, ja tak powiem, rozkminić zasadę działania i co autor miał na myśli w tym przypadku, bo pewnie jakby założyć ten sam napinacz, a śruby standardowe, mogłoby to nie do końca współgrać ze sobą. Dobra, składam to wszystko, pokażę później, jak to wygląda właśnie ta śruba na tej pokrywie, co oni to tam pozmieniali w konstrukcji. Złożone, ustawione, jeszcze bez pokryw, ale myślę, pokażę, jak wygląda samo napięcie łańcucha, te od strony, gdzie nie mamy napinacza. No, na siłę odciągnę, ale jeśli bym chciał podwadzić za napinacz, jest szansa, żebym go złamał. Napięte wszystko jak baranie, wiadomo co. Dobra, kładę tą pokrywę z tą jedną śrubą innego gatunku, innego rodzaju. No i później druga pokrywa i chłodnica, reszta i odpalenie. No i tak ta śruba wygląda. Zupełnie inna niż reszta. Tutaj mamy taki wystający element. Przy dokręcaniu świetnie blokuje się pokrywę. Dla kupujących takie motocykle łatwy temat. Śruba jest na zewnątrz. Jeśli jest właśnie takiego typu, już ktoś tutaj coś robił. Jeśli nie, można się spodziewać problemów z układem rozrządu. Nie są to, że tak powiem, tanie rzeczy. Także taka szybka weryfikacja. Podejść, popatrzeć, a śruba cała, rozrząd do roboty. Może być lub nie musi, no bo wiadomo, nie każdy ma taki problem. Ale jeśli, jeśli producent coś tutaj zmienił, no to faktycznie coś jest na rzeczy. Dobra, składam pokrywę, chłodnicę, fajki, dolot i palenie. Motocykl gotowy, poskładany, wczoraj już było odpalenie, wszystko jest w porządku. Teraz może troszkę o tej śrubie tutaj. To nie jest nic do zwiększenia ciśnienia, ani zmniejszenia, ani nic z tych rzeczy. Wczoraj, że tak powiem, to znaleźć coś w sieci na ten temat to nierealne. Wczoraj odrobinę, że tak powiem, ruszyłem głową, jak to wygląda. I tak. Tu jest ta stara śruba pokrywy zaworów. Ta nowa, która przechodzi w zestawie. Jeśli chodzi o konstrukcję, działanie robi to samo, poza tym, że mamy nawiercony otwór tutaj pionowo i wypuszczony tutaj na bok. Ta tulejka jest osobna, jest po prostu tak jakby długa, zwykła śruba, a cała ta tulejka z tym kołnierzem, która opiera się o mostek wałka rozrządu, jest osobna. I tak, w tym mostku, w tej tulejce, a najmniej jaki wskaźnik. Bardzo proszę. W tej tulejce, która tam jest osobno, właśnie w tym zestawie, jest taka właśnie minimalna, jakby dosłownie na grubość cieniutkiej szpilki faska w tej tulejce, która opiera się o mostek. A tu mamy nawiercony otwór. Gwint
No i tu mamy zwężenie, że gdzie wychodzi otwór, znowu jest tutaj nawiercony z tej strony, czyli przechodzi przez śrubę i wychodzi na bok. Wypełnia nam tutaj tą tulejkę i mamy, jako że tym kołnierzem całym opiera się o aluminiowy mostek, a tu mamy otwór na, powiedzmy tak, na szpilkę. A że nie ma możliwości przekręcenia, no jest, ale ciężko by to było przykręcić inaczej. Tym kołnierzem, która ta śruba, powiedzmy, ma kształt kropli, opiera się o pokrywę. Mamy idealnie skierowaną tą właśnie tą faskę, powiedzmy to ten otwór na szpilkę w stronę rozrządu. Także bardzo fajna modyfikacja, na pewno warto założyć i co ciekawe, można w każdej MT-09, przynajmniej z tych starszych modeli, zamontować to. I mamy dodatkową dyszę smarującą, ślisk, łańcuch, koło zębate i całość. Także motocykl wyciągam, ten temat załatwiony, to omówione. Naprawdę bardzo fajna rzecz, na pewno przedłuży działanie rozrządu. A co do jego wymiany, przy odrobinie zdolności manualnych i odpowiednio dociętym krótkim imbusie, można to wymienić nie rozbierając silnika, ponieważ mamy tutaj przestrzeń dość sporą, klucz wsadzimy, a gdy już troszkę zluzujemy, powinno to pójść w palcach. A później tylko założyć właśnie tą śrubę taką, o, taki jakby trójkąt, i tą dyszę z podkładką miedzianą. A sobie tych rzeczy kilka zamówię, niech to będzie u mnie, gdyż gdy te motocykle się robi, zmienia się czasem rozrządy, warto to mieć. Dobra, wyciągam na zewnątrz, jeszcze odpalenie, posłuchanie, przetrzymanie ze 2 dni i telefon do właściciela. I na zewnątrz. Troszkę mogą być krople na nim, ponieważ troszkę go opukałem, taki mocno przekurzony stał, gdzieś długo niejeżdżony. Przez to tak wygląda. Co do rozrządu, co do dźwięków, na pewno dużo ciszej jest bez sprzęgła. To zdecydowanie jak to w tych MT-kach. Na ile to tam kamera zbierze. Niestety nie mam trzeciej ręki, ponieważ jak wciśniemy sprzęgło i robimy takie lekkie przegazówki, dużo ciszej jest niż faktycznie ze sprzęgłem puszczonym. Ale nie o tym. Chodzi o dźwięk rozrządu. Przy spadaniu z obrotów cisza, spokój, początkowo, wcześniej i nawet po rozgrzaniu dość dobrze brzęczał, taki charakterystyczny dźwięk po odpaleniu i po krótkiej pracy. Nawet bym powiedział, że bardziej po krótkiej pracy niż po samym odpaleniu tylko. No cóż. Płyny hamulcowe wymienione, filtr powietrza, olej w silniku z filtrem, no i ten zestaw rozrządu. Tak wspominałem, ta modyfikacja tutaj z tą śrubą, która daje, która jest jednocześnie jakby dyszą natryskową na łańcuch, na ślisk, to bym akurat proponował każdemu. No na pewno przedłuży to raz życie, a dwa troszkę usprawni motocykl. Skoro coś takiego producent zastosował, warto założyć, zwłaszcza że tak jak też mówiłem, jest to najprawdopodobniej do zrobienia bez rozbierania motocykla przy odrobinie wprawy. Silnik musi być zimny, bo ten już jest ciepły i tak średni. Dobra, sprzęt gotowy. Temat, można powiedzieć, zakończony sukcesem.